witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to najlepszy chyba zawodnik z całego tego tygodniowego Team of the Week, jakkolwiek to nie zabrzmiało. Jest jeszcze wiadomo Banega, jest Icardi, ale z wszystkich statystyk myślę, że to Emre Can jest najciekawszym zawodnikiem. 80 tempa, tylko strzały mu zawadzają przed tym, żeby w klubie plus 80 tak naprawdę. W miarę drogi, 325 tysięcy jest to nawet sporo, ale myślę, że warto i... No, także Emre Can, myślę, że pozycja w miarę uniwersalna, także nie powinno być dużych problemów. No, mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek, jeżeli tak, nie zapomnij, żeby zostawić łapkę w górę, spróbujmy wbić całe 80... Jeden. Albo nie, wbijmy 100, bo jest to zgrania. Całkiem myślę, że dosyć przyzwoity próg jak dla was. Jeśli jesteś nowy, nie zapomnij, żeby zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowych odcinków. Także myślę, że możemy startować. Zagrałbym klasycznie kwalifikacje, ale nagrywam akurat, kiedy jest liga weekendowa. Powiem wam, idzie mi całkiem ciekawie jak na mnie. Mam bilans 10-4, także dosyć ciekawie jak na mnie. Także myślę, że lecimy. A właśnie, nagrywam ten film mając nagrywarkę Elgato, także mam nadzieję, że zauważycie dosyć większą różnicę, jeśli chodzi o materiały, ponieważ jakość będzie o wiele lepsza, tyle mogę wam powiedzieć, także bez zbędnego przedłużania lecimy. Także pierwszy przeciwnik na dzisiaj, jak to będzie wyglądało? Dosyć ciekawie, Dembele oraz Royce na napastniku, na napadzie w sumie. No nie wiem, takie dosyć ciekawe rozwiązanie, dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Okej, w takim razie Kante, to jest już pierwsze podanie do Emre Cana, zobaczymy. No widzę, że jest dosyć ciężko, jeśli chodzi o poruszanie się, ale nie powinno być takich dużych problemów. Dobra, Emre Can. Ciągle on przy piłce. Co to możemy zrobić? Możemy podejść do Kante, on wybiegnie na pozycję. Albo Kante straci piłkę, naturalnie. O nie, Łukasz Piszczek, dośrodkowanie! Znaczy się to było, nie wiem czy to było dośrodkowanie, nawet nieważne. Co to było? Emre Can, już chciałem duchowo zrobić Berbatov spina, ale niestety zapomniałem, że ma 3 gwiazdki. A szkoda w sumie, bo z tego co pamiętam, jak były upgrade'y w bodajże FIFA 15, to on miał nawet 4 gwiazdki, będąc środkowym obrońcą. Także to było pierwszy raz chyba takie co w historii całej FIFA, także taka ciekawostka, kto nie grał w 15, ten już wie. Niestety był za niski, w ogóle zdecydowanie był za niski, jeśli chodzi o bycie obrońcą, ale ogólnie dosyć ciekawy upgrade. Tymczasem, oj, Dembele sam na sam, to może się źle skończyć, gol. Fuck. Emre Can, dobry teraz dribbling, Emre Can, on 80 parę tempa, z tego co pamiętam, Emre Can. I prawa noga, no, gol, co jest? Ja byłem pewien, że to... Byłem pewien, że Leno to przecież przerzuci nad bramką. Jezus Maria, serio? No dobra, bo to jest satan, to jest samobój tacha. Środkowanie, Royce, to jest niebezpieczne zagranie, nie! Czy w tym momencie Piszczek właśnie uratował mnie od straty bramki? Tak właśnie wydaje, że to właśnie Piszczek. Dobra, Szakiri, zejdźmy tutaj, Piszczek, widzę. Tu jest Emre Can, może z główki? Nie, no to było ciężkie, jakkolwiek to rozwiązać. Lalana, dobra, zejdźmy może Lalana na prawą nogę. Lalana, cóż za strzał, broni Leno. Świetnie Shaqiri, ale to dobrze przerzucił Shaqiri, to jeszcze nie koniec. Zejdźmy i to było bardzo przewidywalne, Alvinku, to było zbyt przewidywalne. Zastanów się nad sobą. Dobra, wyśrodkowanie, Smolik. O, Bananholt, to miał być fake shot, ależ uderzenie, kurde, ładnie Leno broni. Dobra, Emre Can ma piłkę. Dośrodkowanie i gol. Kto to strzelił? Martial? Serio? Byłem pewien, że to jest ten gej, czemu tam, nie wiem, jak się mówi, sorry. Chance assistą w sumie, jakby nie patrzeć, ale wygrał główkę z kim? To jest tach. No z tym murzynem z Bundesligi. O nie. O nie! Dobrze. Nie wiem, co tu się stało, ale piłka w rękach Batlanta. Środkowanie, wybi! Jezu, Batland wybi, dobrze. Boże drogi, to jest dokładnie to, czego nie zrobił Leno, a powinien zrobić przy pierwszym golu. Tymczasem Forsberg, nie, tu jest Royce, to jest... Gol. Jeszcze zdobował na koniec, tak? No dobra. Kurde, no i dogrywka znowu. Środkowanie, chyba będzie dośrodkowanie. Jezu, co, spokojnie, Van Dijk, Boże. Lalana, ależ podanie, to było genialne podanie, Martial. Martial, musisz, dobra, idzie Emre Can. Can, musisz wygrać główkę. Musisz. To było tak głupie, że nawet nie chcę tego komentować. O nie, serio, nie. No i 3-2. Nie wydaje mi się, żeby wrócił w tym meczu, bo... No tak, jeszcze tak od niechcenia ten Dembele uderzył, no. Emre Can, przepchnął tutaj tacha, Emre Can. Spróbuj, może uderzyć. Can! Gol, to musi być gol. Tak, jest, 3-3, znowu. Powiedzmy, że znowu asysta Chana. Będą karne. Pierwszy będzie uderzał Dembele. Wiecie co? Nie wiem jak to będzie, ale strzeli w lewo. W lewo, na bank, w lewo.
ale nie moje lewo oczywiście. Dobra, Martial, a my strzelimy w lewo w takim razie. No i mamy bramkę, proszę bardzo. Dobra, tymczasem Marco Reus i to będzie prawo. Albo środek. Minimalnie. Prawo. Tak, tak, tak. Jezu, obronił, myślałem, że to wpadnie. Emre Can, no on to dosyć... W lewo. Wpadło, Jezu, ale ten Leno jest słaby na tych, w tych karnych. Dobra, lewo. Kurde, w prawo, no mogłem się spodziewać. Dobra, Lalana w środek. Tak jest, czy Sanchez w prawo. O ty, no zobaczymy, teraz on pewnie myśli, że teraz ja zrobię panenkę. Otóż nie tym razem, moi drodzy, wygrywamy ten mecz w karnych, co prawda, ale wygrywamy. Wszyscy praktycznie strzelili swoje karne, tego co pamiętam, bo mam strasznie słabą pamięć, muszę wam powiedzieć. No, lecimy dalej. No i mamy drugiego przeciwnika i co mamy tym razem? Okej, mamy SBC LKZ, zawodnik miesiąca Kane oraz Ali. Matuidi, prawe skrzydło, czemu on ma tyle miejsca? Matuidi, nie! Spoko! Martial wykorzysta tutaj pomyłkę przeciwnika. Martial, Emre Can, zaczekajmy. Can może z lewej nogi. Emre Can, co zrobił? Pierwszy gol, tak jakby pierwszy gol, bo w sumie z karnego wcześniej strzelał. Co za uderzenie Chana, o cholera. Poczeka tutaj aż Luis pobiegł po prostu dalej. No i mamy 1-0, proszę bardzo, Emre Can. Na 1-0, jest 1-1, Boże, Alvin, nie śpi. Emre Can, dobrze to zrobił, Can dał, teraz świetnie wybieg. Emre Can, sam na sam, prawa no, dobi. Dobra, też znowu się od słupka zamodbiło. 2-1, no kurde, nie wiem jak ja uderzyłem tym Chanem, nie wiem czy to był techniczny strzał, chyba nawet, chyba nie. Nie! Serio, serio. Emre Can, może znowu lewa noga, aż ja to już widziałem przecież w bramce. Emre Can, dośrodkowanie, może Martial po raz kolejny, tak jest! Znowu wygrał główkę Martial, no to jest niesamowity zawodnik, serio, no. Nadal jest OP, nadal jest cholernie OP, nawet jestem w ogóle ciekaw z kim wygrał tę główkę. Wygrał ją z Dawidem Luizem wygrał Martial główkę. Tak, moi drodzy, to jest właśnie Martial i jego potęga. Dobra, to jest świetnie, Emre Can z nas, Shaqiri fantastycznie to przyjął. Shaqiri, czy to odegra Canowi? Can, może teraz, no wreszcie Emre Can z tej głupiej główki uderzył. Drugi gol w dzisiejszym odcinku, w sumie w tym meczu. No, i 4-2. I już jesteśmy bezpieczni. Znaczy, mam taką nadzieję, nie żebym zapeszał, ale mam taką szczerą nadzieję, że tak będzie. Shaqiri znowu świetnie znalazł Chana, czy to będzie może jakiś hat-trick, chociaż wydaje mi się, że nie, bo masz mało kondycji. No ale spróbujmy, dobra, Emre Can, może jakaś solowa akcja. Dobre zejście na prawe skrzydło, zaczekajmy, tak do środka. Znajdźmy sobie miejsce tutaj, tak jest. Może jakiś longshot. Emre Can, co zrobił Emre Can? Co? Co ja zrobiłem tym Chanem? To jest niepojęte w tym momencie, co ja nim zrobiłem. Ło, aż mnie ciary przyszły po prostu, kurde, co za akcja. Robiłem wszystkie możliwe triki, które są przy trzech gwiazdkach, serio. Próbowałem wszystkiego, co za uderzenie Chana. Ja pierdzielę. Hat-trick. Hat-trick Emre Cana w drugim meczu. O kurde. Koniec meczu, moi drodzy, wygrywamy. Emre Can 10-0 ocena, nie mam pytań. To był idealny mecz w jego wykonaniu. 5-2, 3 bramki Emre Cana. No i bez zbędnego przedłużania lecimy do ostatniego meczu na dzisiaj. No i ostatni przeciwnik i cała liga włoska tym razem. Insigne i nie wiem czy to jest za man of the match, ale jest Muriel. Na napadzie, no okej, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Dobra, Van Aanholt, zejdźmy może na lewą. Tak, Van Aanholt jeszcze, co robi? Musi być jego gol. Otóż nie. No nie będzie jego gol najwyraźniej. Dobra, Kante. Źle, oj źle, nie, Muriel, no i to się w końcu musiało skończyć golem. No, co miał w głowie Kante teraz, to ja nie wiem, naprawdę. Cuadrado, ale tutaj ma right, Cuadrado, o Jezu, wybij. Co tu się stało? Ale jeszcze Nainggolan. Ale świetny wślizg teraz. O, czerwona kartka będzie. Chyba Koulibaly dostanie czerwoną. Żółtą, to tak, w sumie to będzie druga żółta. Strasznie głupi wślizg. Niepotrzebnie w ogóle to było, bo w ogóle nie miałem piłki. Dobra, Emre Can z wolnego. A
czemu nie, można spróbować. Emre-chan, oj nie. Nie, zdecydowanie nie. Insigne. No co? No. Serio? Za takie coś karny? To nie był wślizg, naciskałem podanie, żeby piłkę podać. Nie mam słów. Naprawdę nie mam słów, bo to jest... Dobra, karny. Kiedy się mogę w prawo. Tyle dobro, chociaż że karnego broniłem, ale sam fakt, naciskam to głupie podanie, żeby Van Aanholt podał mi najbliższemu zawodnikowi i zaliczę to jako faul. No przecież to jest głupie. Dobra, Shaqiri, a ma teraz troszkę miejsca, tylko nic nie ma w polu karnym. Dobra, Kante, może spróbujmy jakiś long? Albo i nie. Ojojoj, Pjanic sam na sam, nie! Smalling, zrób co? Broni Butland? To jeszcze nie koniec znowu! Butland po raz kolejny i skapitulował Butland. To już nie było żadnych szans praktycznie, żeby to obronić, zrobił co mógł. No i 2-0, no i cóż mogę powiedzieć niestety. To może jeszcze Emre-chan? O Jezus Maria, Emre-chan! Co zrobił? Naprawdę te longshoty mi tak się dają w tej FIFA, że to jest niesamowite. Ale to uderzył, kurde. No hard myślę, że jakby... Nie, raczej nie ma zbyt dużych szans, no nie wiem, ciężko mi to jakkolwiek ocenić. Niestety ostatecznie 2-1, no ale gol Chana po raz kolejny z dystansu, no myślę, że dosyć pozytywny akcent na koniec odcinka, także mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, zostaw komentarz jakiś, nie wiem, napisz, ten film był fajny, Alvinku, mam nadzieję, że będzie więcej takich w przyszłości. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.